Sponsorem programu jest firma Experts, najlepsze usługi budowlane w Los Santos. Witam w dzisiejszym Quizle News. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z Państwem, organizatorami serii wyścigów First Street League. Jak wcześniej już miałem okazję się dowiedzieć, seria wyścigów z niezwykłą historią. Czy panowie mogliby się przedstawić? Pan w masce czaszki to pan Mr. Nothing, a pan ubrany w białym dresie po prostu pan biały. Dobrze, rozumiem. Jeśli mógłbym się dowiedzieć, dlaczego wszyscy uczestnicy tych wyścigów zawsze przychodzą w maskach? No już długa tradycja taka jest, żeby w masce przyjechać. Dobrze, to ja może tutaj to uszanuję, także założę sobie chustę. Proszę bardzo. Idealnie. Dobrze, a na czym polegają te wyścigi? Są to wyścigi od punktu od A do B, meta start. Zawodnicy startują z ustalonego wcześniej miejsca i mają... Nie ma toru, jadą przed siebie jak chcą, jaką chcą trasą do mety. Kto pierwszy, ten lepszy, wygrywa tylko jednoosobowo, bo to są jako wyścigi uliczne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jakie są przewidywane nagrody? To jest cała liga wyścigowa, więc będzie 15 wyścigów kwalifikacyjnych, 15 zwycięzców przychodzi do finału. W kwalifikacjach za pierwsze miejsce jest do wygrania 350 tysięcy, a za finał jest okrągły milion. No, nie małe to są pieniądze, nie małe. Nie są to małe pieniądze z tego powodu, że liga to liga, wyścigi to wyścigi, auta nie są tanie. Rozumiem. A jeśli chodzi o trasę, to jak to wygląda z ustaleniami, z przepisami drogowymi? Przepisy drogowe, dogadaliśmy się z policją, nie powinno być największych problemów. Przekroczenie w cudzysłowie lekko prędkości. Aha, rozumiem. Czyli z policją jest już wszystko ugadane. Jasne. Rozumiem, no co tu dużo dodać. Nagroda duża. Wszystko legalnie, nic tylko brać udział. Dokładnie. Jedyne co mogę powiedzieć, to zaprosić tutaj potencjalnych kierowców na wzięcie udziału. Czy są jakieś wejściowe pieniądze za uczestnictwo? Wejściowe pieniądze. Tu jest właśnie jeszcze... Zależy od długości trasy to będzie, ile będzie wejściówka, bo z tego powodu, że policja nie chciała tego dać za darmo, żeby się ścigać. Wejściówka będzie około 7-krotnie mniejsza niż sama wygrana, więc to nie będzie jakiś duży pieniądz. A, no myślę, że jest to rozsądne podejście. I tak się dużo wygrywa. No, to trzeba przyjąć. Dobrze, dziękuję za udzielenie wywiadu dotyczącego tych wyścigów. Ja również dziękuję. Wywiad przeprowadzał Artur Johnson.